Policjanci z komisariatu policji w Redzie podczas sobotniej służby zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy na ich widok nagle zawrócili i zaczęli odchodzić w przeciwnym kierunku. To wzbudziło podejrzenia mundurowych. Jak się okazało, były one słuszne. Podczas legitymowania już okazało się, że mężczyźni posiadali przy sobie kradzione rzeczy. Była to bluza w reklamówce przenoszona, która miała zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Te osoby zostały przez funkcjonariuszy doprowadzone do miejscowego komisariatu i tam okazało się jeszcze, że na sobie jeden z zatrzymanych miał kilka koszulek ubranych również z zabezpieczeniami, miał spodnie dresowe i również bluzę. Także ci młodzi ludzie, 17-latek i 19-latek, wynieśli sporo ubrań ze sklepu markowego, z jednego z centrów handlowych w Rumi. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo 17- i 19-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.